Witajcie w Honda Plaza TV. W ostatnim odcinku pokazałem Wam test Hondy Civic 10. generacji z silnikiem 1.5, 182 konie z turbo. Przyszedł czas na przetestowanie drugiej jednostki z silnikiem 1.0 turbo o mocy 129 koni mechanicznych. Pokażę Wam, jak się jeździ tym samochodem, ale zrobię to nie tylko ja, ale także czworo naszych pracowników, których poprosiliśmy o test nowej Hondy Civic z silnikiem jednolitrowym. Tylko jeden z tych pracowników zajmuje się na co dzień sprzedażą nowych samochodów. Jakie mają wrażenia na temat Hondy Civic 10. generacji, jakim się jeździ z tym silnikiem, zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Krzysztof Dobrzański, zaczynamy. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Honda Civic w wersji Executive, czyli wersji najbogatszej dla jednolitrowego silnika. Jeżeli już jesteśmy przy silniku, trochę o nim opowiedzmy. Jest to jednostka o pojemności 1.0, mocy 129 koni mechanicznych. Oczywiście turbo sprawia, że z tego 1 litra mamy taką moc. Silnik jest trzycylindrowy i zmienne fazy rozrządu oczywiście także występują w tym silniku. Kolor, jak Wam się podoba? Jest to... Przepraszam, Brilliant! Brilliant! Brilliant Sporty Blue Metallic. Kasia, w jakim dziale pracujesz u nas? W dziale ubezpieczeń. Jakim samochodem jeździsz na co dzień? Jeżdżę Hondą Civic 8 generacji, 1.4 oczywiście. Nową Hondą Civic przejedzie się dzisiaj także Kajetan. Kajetan, czym się zajmujesz u nas w firmie? Jestem handlowcem działu motocykli, serdecznie zapraszam do mnie. Kolejnym naszym testującym będzie Krzysztof Kopi. Krzysztof, powiedz, czym się zajmujesz u nas w firmie? Pracuję w dziale marketingu i jestem też prowadzącym kanał Używanek Nowe TV. Ostatnim naszym testującym będzie Mateusz Budzik. Mateusz, powiedz, czym się zajmujesz? No na co dzień w tym momencie sprzedaję te samochody oraz zupełnie inne Hondy Civic, Hondy CR-V, Jazz oraz HR-V, na który cały czas czekamy. Jak oceniasz pracę zawieszenia? Praca zawieszenia. Auto jest bardzo wygodne, tak. Ja mam Civica 1.4, gdzie to zawieszenie jest no, twarde. To początek 8 generacji, więc tutaj mamy porównanie, gdzie naprawdę komfortowo się jedzie. Mamy ten włączony system bardziej tak dla komfortowej jazdy. Tak. Natomiast fajnie, że można przełączyć sobie na to drugie zawieszenie, gdzie odczuwamy każde, że tak powiem, każdą nierówność można odczuć. Dla mnie taki litr albo półtora litra z turbinką jest rzeczą bardzo mocno eksperymentalną i taką, którą ja traktuję jako... Ciekawostkę? No, to jest dobre słowo. To jest dobre słowo, ale jestem naprawdę bardzo zaskoczony, bo ja się spodziewałem, że ona będzie jednak mulić, to po pierwsze, na wolnych obrotach. Spodziewałem się, że przy tak małym silniku i jeszcze uturbionym będzie jakoś strasznie widoczna ta turbodziura, tak? A tutaj w ogóle czegoś takiego nie ma. Ona się fajnie zbiera od samego dołu. 1.0. Zaskoczył Cię bardzo? Tak, dzięki temu, że jest po prostu już od dołu, jest dynamiczniejszy, czyli kiedy naciskam pedał gazu, to po prostu mogę sobie wyprzedzić, tak jak teraz, kiedy wjeżdżamy na obwodnicę. Układ kierowniczy. Czuję, że to ja prowadzę to auto, a nie na odwrót, tak? Ale to w moim Civicu również było, jest wszystko w porządku, także no jednak to jest Honda, także tutaj nie spodziewałabym się innej sytuacji. W moim odczuciu zawieszenie jest dużo fajniejsze względem tego, co było w 9. generacji. Nie ma już tej belki skrętnej, więc dużo osób powie, że w końcu jest na plus. Straciliśmy tam co prawda niedużo miejsca w bagażniku, ale auto się zupełnie inaczej prowadzi, dużo fajniej na zakrętach to czuć. Na pewno w tych wyższych wersjach wyposażenia, takich jak mamy na przykład Executive, Prestige czy Sport Plus, jest to zawieszenie adaptacyjne z przodu, z tyłu, w pełni sterowane, więc jest to dużo, dużo według mnie lepiej niż było wcześniej. Samochód się trzyma na wierzchni jak przyklejony. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w końcu, to każdemu chyba w firmie mówię, że w końcu Civic jest szerszy niż jest wyższy. I to też bardzo czuć, jak ona się trzyma drogi. Czy to jest kwestia tego, że jest też chyba większy rozmiar opon niż w poprzedniej generacji? I zawieszenie wielowahaczowe. No i zawieszenie wielowahaczowe, tak. To też zupełnie inaczej czuć, bo jakby się bardziej kleił po prostu na wierzchni, nie? Jak ocenisz widoczność w nowej Hondzie Civic? No, widoczność, mamy dzisiaj piękne słońce, bardzo fajnie, bardzo dobra widoczność z przodu, tutaj szyba przednia bardzo duża, lusterka, z tyłu, naprawdę rewelacja.
one są troszkę, zauważyłaś, większe są u Ciebie, prawda? W 8 genie. Te są natomiast szersze. Ale tak, widoczność ale w lusterkach jest dobra. Naprawdę jest dobra. W nowych samochodach ta widoczność jest rzeczą bardzo kontrowersyjną ze względu na to, że mamy do czynienia z zupełnie inną stylistyką. Tam w stylu jest ten spoiler taki poprzeczny, tak, który jednak osłania. To, co ja sobie najbardziej cenię zawsze, to jest widoczność po przekątnej do tyłu, bo ja nigdy nie zmieniam pasa tylko na lusterko. Ja zawsze jednak się odwracam, ale to pewnie jest nawyk motocyklowy. Tak. Więc zawsze jednak zwracam uwagę na to, co widać w poprzek. I powiem Ci szczerze tak, troszkę mi brakuje okienka pomiędzy tylnymi drzwiami, a drzwiami bagażnika. Jak ocenisz pracę skrzyni biegów? Manualnej tutaj? Manualną, tak. Bardzo fajna. Fajne, że są takie krótkie przełożenia, które tak dosyć fajnie wskakują. To, że ta skrzynia jest tak fajnie umieszczona tutaj, że jak sobie położę łokieć na podłokietniku, mam po prostu bardzo fajny dostęp do tej skrzyni i do tego drążka. Drążek jest w idealnym miejscu, ponieważ no, mam go tutaj tuż pod ręką i ta przykładnia jest naprawdę, naprawdę w porządku. Może zbyt krótki lewarek, tak to się... Tak? Nie wiem, czy o dobrym tutaj mówię. Chodzi Ci, że jest krótki ten... Tak, troszkę, tak, krótki jest. Ale tak naprawdę wszystko idealnie wchodzi. Nie trzeba tą ręką gdzieś tam szukać tej wajchy, czy to tak jak było nawet nie w Civicu poprzedniej, tylko jeszcze poprzedniej generacji, że była ta skrzynia jak w Polonezie. I ergonomia, jakby cała wnętrza i fakt, że jestem obudowany tym wszystkim tutaj i że siedzę jakbym siedział trochę w statku kosmicznym, naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No. Może powiem o tym, że ten samochód fajnie brzmi i fajnie przyspiesza, bo akurat miałem okazję i sprawia dużo przyjemności z jazdy, więc to jest fajne w tym aucie. Jak ocenisz dźwięk silnika? Pytam o to, bo to jest trzycylindrówka. Fajnie chodzi. Naprawdę, naprawdę chodzi bardzo fajnie. Dźwięk jest bardzo przyjemny dla ucha. I to nie jest taki dźwięk, który jest denerwujący, może tak. To porównując z moim Civiciem, tak, 1.4 tutaj mamy zdecydowanie ciszej w środku. Na trasie również jest dosyć cicho, także wyciszenie, wygłuszenie jest ok. Czy lubisz słyszeć silnik, czy jednak wolisz tą ciszę w samochodzie? Lubię ciszę w samochodzie, ale lubię też słyszeć ten silnik i tak jak w przypadku mojego auta lubię, gdy słychać, jak zmieniam, tak? Zmieniam biegi, więc... Czyli podpowiedziałabyś konstruktorom, że jak zrobili możliwość nastawu zawieszenia, to powinny być przycisk głośno-cicho. Moim zdaniem w tym samochodzie jest cicho, w sensie mi tutaj nic nie przeszkadza, a poza tym, że oczywiście słyszę silnik, co jest dla mnie bardzo fajne, bo tak jak wspominałem, już ten dźwięk mi się bardzo podoba. Powiedz mi o elementach wyposażenia. Co Ci się podoba? Może coś Ci się nie podoba w nowej Hondzie Civic? Elementy wyposażenia. O gustach tutaj nie będę dyskutował, bo wiadomo, jednym to się będzie podobać, drugim to się nie będzie podobać. Dla mnie na pewno na plus. Przede wszystkim aktywny tempomat, gdzie w automacie, w mieście to robi niesamowite wrażenie z tego względu, że auto samo przyspiesza, samo się zatrzymuje, praktycznie możemy zapomnieć o gazie, o hamulcu, ustawiamy sobie odległość, prędkość. Jeżeli mamy ten automat, to jest super. Jest to CVT, ale jest to zupełnie nowe CVT, jeżeli mówimy o tej skrzyni automatycznej. Ja bardzo, bardzo czekam na CVT w tym 1.0. Fajnie jest, że mamy tutaj miejsce na telefon. U mnie tego nie było. Tutaj gdzieś musiałam chować komórkę. Jednak jest to znacznie wygodniejsze niż szukanie gniazda zapalniczki, plątanina kabli, podłączanie, rozłączanie tego telefonu. Jest to rzecz bardzo wygodna. Fajny wyświetlacz, tak, nawigacja, szyberdach. Bardzo fajna sprawa. I ogólnie dużo miejsca. Ogólnie bardzo, bardzo fajny samochód, naprawdę. Polecam. Jestem zachwycony zestawem zegarów i mnogością rzeczy, które sobie można na nich wyświetlić. Ten paseczek, który mam teraz specjalnie właśnie ustawiony, który pokazuje spalanie chwilowe, bajka. Z plusów na pewno jest jeszcze nowy konek, który mamy nadzieję, że już dostał
troszeczkę poprawek i z nim nie będzie problemu, tak jak to bywało we wcześniejszej wersji, i nie wygląda jak wklejone akcesoryjne radio. Co jeszcze? Oświetlenie. LEDy w tym samochodzie robią niesamowitą robotę, zwłaszcza jak się jedzie w nocy i widać, jak one po prostu działają. Głupie kierunkowskazy jak włączysz, to z odległości 30-50 metrów widać, jak znaki mrygają normalnie, bo to światło jest tak mocne i tak widoczne. Co dalej? Klima akurat to jest kwestia już dla Hondy już od dłuższego czasu dobrze znana i działająca perfekcyjnie. Używasz? Wiesz co? Używam. W moim samochodzie jest nieszczelny i nie działa. Jak go naprawię, to na pewno będę używał. Natomiast nawet nie sam szyberdach do mnie zawsze dociera, tylko jednak fakt, że mamy dużą szklaną część dachu, że ona fajnie naświetla wnętrze i po prostu tworzy jakąś tam fajniejszą atmosferę w środku w samochodzie. Dużo rzeczy mi się podoba, jeśli chodzi o wyposażenie. Na przykład to, że mamy dwa wyświetlacze, czyli teraz ten nowy tutaj, w ogóle zmieniony układ zegarów z przodu. Bardzo ładnie brzmi. Plus, nie wiem, to, że mogę sobie naładować telefon tutaj wygodnie go położyć. Sama w ogóle jakość wykończenia wnętrza jest bardzo fajna. Czy testowałeś wspomagacze? Chodzi mi tutaj o tempomat adaptacyjny, o trzymanie się w pasach jezdni. Jak testowałeś? Testowałem przez chwilę i to też jest bardzo fajne i bardzo pomocne. To, że możemy sobie zadać jakąś konkretną prędkość i samochód będzie nam trzymał, regulował do samochodu, który jest przed nami. Oczywiście jak będziemy jechać na drodze, gdzie będziemy jechali środkowym pasem, będziemy mieli dwa wolne, lewy i prawy. I to też jest bardzo fajne, plus to, że ten samochód może korygować naszą jazdę i utrzymywać nas w tym jednym pasie ruchu. Bardzo, bardzo przydatne. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za Twoje odpowiedzi. Dziękuję. Dzięki, Krzysiu, że się mogłem przejechać litrem, bo na razie nie było takich planów, a już widzę, że tak jak się obawiałem, że po jeździe 1.5 ten silnik mnie rozczaruje, to tak, powiem Ci szczerze, że jestem zupełnie sprzedany. Na razie mamy tylko takie opinie, bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że z jednego litra i turbo można uzyskać tak fajnie jeżdżący silnik. Dzięki jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie i zapraszam tutaj do nas do Sejmu na jazdę próbną i również do zakupów. Czy to będzie kolejne auto, które nabędziesz? Myślę, że tak, jak najbardziej, to będzie kolejne. Fajnie, że zostajesz dalej przy Hondzie Civic. Ja Ci serdecznie dziękuję za jazdę. Ja również dziękuję serdecznie. Dziękuję. A teraz szczerze, jak wsiadłem na pierwszym razem, wyjechałem z Honda Plaza, słyszałem ten silnik i mówię tak, ojoj, dziwne to. Ale później jak sobie przejechałem, nacisnąłem mocniej i on po prostu zaczął jechać, to stwierdziłem, że spoko. Znaczy, to 1.5 jest w ogóle mega, ale to naprawdę jest, znaczy nie wiem, czy mogę to mówić, ale możesz. Moim zdaniem nie jest bardziej dynamiczny od tego 1.8 twojego, Maćku, także ja bym wymieniał. Jest bardziej? Jest, a nie jest? Jest.